Hejka, kochani, witam was serdecznie. Dzisiaj zrobimy sobie taką przyjemność dla samych siebie. Zrobimy sobie przyjemność i zrobimy dla siebie coś takiego, co pozwoli nam mniej więcej opanować sytuację wykrojnikową. Wiele z was ma z tym problem, a od kiedy w ogóle weszło Ali, to chyba wszyscy mają problem. Ja może nie tyle, że mam problem ogólnie z przechowywaniem wykrojników, dlatego że ja mam obklejoną szafę matami magnetycznymi, takimi A4, i sobie je przechowuję. Doszłam do wniosku, że w momencie, kiedy je po prostu mam i widzę, pracuje się łatwiej, bo po prostu je widzę i konstruowanie pracy staje się łatwiejsze, bo spojrzę na taką szafę i mniej więcej mogę sobie koncepcję wymyślić. I teraz przechowywanie nie stwarza nam problemów, bo każda z nas znajdzie sobie sposób na to, żeby je przechować. Każda ma swój system, który jej odpowiada, który pracuje dla niej jak najkorzystniej. Ale tak sobie pomyślałam, że w sumie na dobrą sprawę bawimy się w jakąś tam skraperkę, bawimy się z papierami, to może w tym momencie zrobimy sobie coś ciekawego dla siebie. I w sumie to, co ja zrobię, jest banalnie proste. Tu nie ma żadnych, wiecie, wow i o matko jedyna, tylko to jest naprawdę bardzo prosty schemat, ale bardzo przyjemny w efekcie. Długo sobie myślałam, jak przechowywać wykrojniki, które są zwielokrotnione. Czyli na przykład coś takiego, bo mam problem, jak mam to na tej szafie poprzyklejane, pokazuję tu, bo tu mam tą szafę po swojej lewicy. Jak mam, wiecie, je tak poprzyklejane na tą matę i to jest na sztywnej szafie, to bardzo trudno jest ten wykrojnik stamtąd wydobyć. Podklejam taśmą Washi, o czym kiedyś wspominałam, ale na ogół, wiecie co, chytam szpilkę i tą szpilką podważam ten wykrojnik, albo biorę swój mega magnes i tym magnesem przywołuję do rozsądku, bo wiadomo, że te maty magnesowe, one są magnesowe, ale nie mają jakiejś tam wielkiej mocy. I stwierdziłam, że mam jakby, może nie kłopot, bo to by było naprawdę sporo powiedziane, gdybym powiedziała, że to jest kłopot. Mam taki dylemat. O, mam dylemat skraperski, co żeż z tym dziadem mam zrobić? I pomyślałam sobie, tak powiem wam szczerze, tak kilka dni temu sobie leżałam i myślałam, jak to zrobić, żeby było skrapersko, żeby było tak po naszemu, żeby było tak swojsko, nie kolejne jakieś tam, wiecie, za grube pieniądze, teczki, tyczusie i że możemy sobie te wykrojniki przechowywać w pudełeczkach, to, tamto, sramto, pierdanto, Sizix ma świetne te swoje, ale są cholernie drogie, bądźmy szczerzy, i to się tak koło zamyka i to tak w kółko Macieju i nie wiem, jakie jeszcze przysłowie narodów wam tu przytoczyć, żeby stwierdzić, że to jest do niczego. To, co dzisiaj użyjemy, ma każda z nas. Każda z nas. Potrzebujemy tak. Aha, jeszcze wrócę, bo ja to lubię tak pędzić. Wrócę. Stop, wróć, Karino. Karino. Pozdrawiam wszystkie Kariny. Dobra. Pomyślałam, że dla leniwych, opcja dla leniwych. Ja mam w teczkach, widzicie, tak pogromadzone na przykład wycinanki, czy tam jakieś tam rzeczy, że mogę sobie, to mam w teczkach pogromadzone, że wiem, że tutaj sobie mogę tego szukać, naklejki i tak dalej, i tak dalej. I taką teczkę też możecie sobie przerobić na taką wykrojnikową. Wyciągnę, bo nie mam nowej teczki, aż taka mega przygotowana nie byłam. Ale to sobie wyciągnę, żeby wam pokazać, jak możecie to zrobić na teczce. I w tym momencie nie ma nic prostszego, jak przyklejacie sobie matę tu i matę tu. I teraz coś wam powiem, bo w momencie, kiedy będziecie to jest jeszcze dość takie
wiotkie, ale przyklejamy dla jaj i dla ozdoby. Możecie nawet resztki papierów mieć pozbierane i mozaikowo pozaklejać, żeby usztywnić tą teczkę od środka. Możecie też wkleić dodatkową tekturę, nikt wam nie zabroni. Ale schemat jako schemat już macie gotowy. Nawet powiem wam szczerze, że mogłabym się pokusić nawet nie oklejać papierem. Może zrobimy sobie tą teczkę, zabiorę teczkę po prostu. Ale powiem wam, jak schematowo ja pomyślałam. Bo ja sobie przygotowałam A3 papier, ale my sobie chyba pójdziemy na skróty. Aczkolwiek opowiem wam jeszcze wersję tą drugą, dlaczego by nie. Tu jest to dość miękkie ta teczka, ale ja mam przygotowaną tekturę też rozmiarów numery. Pisałam po tym? Nawet działam. Dobra, tekturę i ona jest też rozmiarów A4 i mogę sobie te magnesy podkleić, one są większe od tej tektury. Ale to nic straconego, bo my sobie jeszcze, wiecie co, tak zrobię, no podkleję tą tekturą i wtedy to mi tą teczkę usztywni, ale dotknę sobie, ale to się stąd, żeby było. Może my sobie tą teczkę nawet trochę przerobimy. Ja teraz nie pomyślałam o tym, szczerze mówię. Nie, bo myślałam o tym, że mogłabym tą teczkę tak przerobić, bo myślałam o tym, żeby... Czekajcie, bo moje okulary wezmę tutaj, wiszą i mi przeszkadzają. Że... Jedzinko, musisz? Musi. Tak mi powiedziała. Teraz tak, możemy sobie przykleić tekturę grubszą. Czy co tam macie? Żeby usztywnić dodatkowo tą teczkę, żeby ona nie była taką wiotką szmatą po prostu. My sobie możemy to tu przykleić. Mamy troszeczkę nawet luzu, co jest nawet wskazane, bo ja sobie zrobię jeszcze, zaraz wam pokażę, jak to przykleimy. Tak. To dojdzie nam wykrojnik do wykrojnika, więc my sobie musimy tu zbigować ten środek, żeby on nam tu się podniósł trochę do góry. Najwyżej zniszczę. Będę z wami tutaj eksperymentować. Czekajcie. Tak. Ta teczka, ona ma taki skory tu. Ma skor. No co? Proszę bardzo. Ma jakieś pół centymetra. Tak. Nie zauważyłam wcześniej. Na pół centymetra skor ona ma. A są też takie teczki, które już są oryginalnie ładnie wyskorowane. Ach, moja nowa kość, gdzie się... U Kasi Gruszy na kanale już na pewno też widzieliście tę kość Sonika. Funkelnówka. Akurat to się złożyła, że w międzyczasie też sobie zamówiłam tę kość, po prostu mnie zafascynowała. A Tonik ostatnio u mnie rządzi, jak zauważyliście. Tu mamy sobie, o, i ta teczka nam pójdzie trochę do góry. I to samo sobie zrobimy na tych bokach. Możecie, taka najzwyklejsza teczka kosztuje chyba złotówkę w papierniczym, bo ja kupowałam, pamiętam, że wtedy większą ilość. Jeżeli pytacie o kość, jest rewelacyjna. Naprawdę, ja liczę na tę blachę, że ta blacha długo tu pożyje, bo tyle, ile kości już starłam, po prostu zdarłam, że ten plastik się zdarł. To głowa boli. O! Przerabiamy sobie starą teczkę na coś nowego dla nas w naszym scrap pokoju. Ale powiem wam też, po co mi to jest to podniesienie. Ono też nie jest po nic. Bo jeszcze tu ma to. Patrzcie, przy okazji, chciałam zupełnie coś innego zrobić tak naprawdę, ale o tym innym sposobie to ja wam opowiem, a to sobie zrobimy, bo on będzie mi prościej, łatwiej, szybciej. Wiem, żebyście chcieli, jak mi poszło, żebyście chcieli. To jest stara teczka, więc się nie zrażajcie, byście chcieli. Ona jest do wiązania, ale my ją przerobimy. Ona jest do wiązania, ale my ją przerobimy. Tę tasiemkę jej zabierzemy. Mamy podniesienie na jakieś pół centymetra. Rewelacja, bo jak wejdą na te maty, widzicie?
jest podniesienie na jakieś pół centymetra i to jest rewelacja. Mówię, te teczki one kosztują grosze. Ale po co nam to podniesienie? Ja mam coś takiego jak uszczelki do drzwi. Kupiłam sobie na zimę uszczelki do drzwi. Je się rozdziera, można na pół, że mniejsze. I to będzie nasz dystans jednej maty od drugiej. My sobie to tu wkleimy, żeby nam to dawało dystans. Ale my sobie na kawałki, tak żeby te pół centymetra odstępu zostawić. Ale to zrobimy sobie później. Najpierw się zajmiemy magnesem. Taka taśma kosztuje złoty z czymś chyba metr, czy jakoś tak, uszczelniająca. Z taśmą pod klejem. Możecie kupić białą. Ja po prostu mam to, co teraz mam w domu, to po prostu używam, żeby wam pokazać. Dobra, mniej więcej teczkę mamy przygotowaną. Tej tasiemki się pozbędę, bo ona mi jest do niczego niepotrzebna. Naprawdę jest mi do niczego niepotrzebna, ponieważ aczkolwiek bynajmniej ja dysponuję w domu. Nie mogłam znaleźć rzepa, bo chciałam zrobić na rzepy, ale dysponuję jeszcze tą taśmą magnetyczną i ona do zamknięcia tej teczki mi w zupełności wystarczy. Jakoś tak dziwnie taśmę nałożyli zamiast od strony klejącej. Albo ja taka jestem, dzida. Ale dam jeszcze jedną taśmę klejącą i klej na nią, żeby dobrze chwyciło. To niech sobie zostanie, bo my to sobie papierem skrapowym też okleimy, żeby było ładnie. Ale do tego jeszcze wam pokażę, bo w momencie, kiedy to ładnie obkleicie i usztywnicie, może to stać do pionu. Jeszcze jak damy tą gumę, która da nam tu dystans, to może sobie stać do pionu spokojnie, ale musimy jakoś oznaczyć tę teczkę, co w środku się znajduje i możemy wtedy, wiecie, tak spokojnie jedną przy drugiej i możemy sobie tematycznie to układać. Ja wam jeszcze też pokażę w międzyczasie coś, co zrobiła dla mnie Bettina. Ja w tej chwili w tym czymś przechowuję papiery A4, ale to ma troszeczkę inny zasięg. Ale dobra, bo ja bym wam tak gadała. Wiem, żebyście słuchali? Wiem. A więc dobra, my sobie podkleimy magnes na tę teksturę. Mam małe biurko, to wiecie. Więc jedno muszę ściągać, żeby zakładać drugie i dobra. Jedziemy z tym koksem. Przykleimy sobie magnesy do tektury. Najprostszy sposób to jest taśma dwustronna i trochę kleju, bo ja klej zawsze daję. Więc my sobie, nie mam tej grubszej taśmy, niestety, jeszcze do mnie nie dojechała. Ciach. Niestety tej grubszej jeszcze nie mam. A ja potrzebuję tylko, żeby mi złapało, a klej, żeby skleił. Więc generalnie w sumie tak w większości przypadków traktuję taśmę klejącą, żeby mi złapało, a klej i się już nie ruszało, a klej, żeby to skleił. Czy ja jasno mówię? Bo ja lubię tak zagmartwiać czasem, niezrozumiale powiedzieć. Co innego chciałam zrobić, co innego robię. Ale kto mi zabroni? Dobra, moi drodzy. To my sobie tak, raz. Patrzę, co widzicie. Dwa. Trochę światło wam w tych... ty dziadu. W tym magnesie odbija, ale to nic, trudno. Tak. Ręka do góry, kto skorzystał z promocji 7 Dots. Jest tak, była tak mega popularna ta obniżka, że raz się przeciągnęły wysyłki, to nie tylko ja dostałam zwrot pieniędzy, bo czegoś już tam nie było. Kupiłam sobie... Oj. Nie, jednak musi być linijka. Bez linijki nie dygnę. Czegoś tam nie było. Kupiłam sobie papiery takie 15x15. Rewelacyjne. Ostatnią kartkę właśnie, którą robiłam w pudełku na 40 urodziny, to właśnie z tych papierów 15x15. No, przecudowne. I kupiłam sobie naklejki, których już tu nie widzę. O, kupiłam sobie rewelacyjne. Ja coś nie wiem.
Naklejki są naprawdę świetne, bo są pod kolor papieru. I o ile mogę sobie sama robić naklejki, bo mam i przejrzę do dymu, i do przeźroczystej białej, mogę sobie takie rzeczy sama konstruować, to po prostu. Fakt, że na papierze wydrukowane i naprawdę fajne. Mi się to podoba, ja bardzo lubię, już skorzystałam. Dobra, dobra, bym tam tak gadała. Pierdoły, Cisła. A dzisiaj jest w ogóle niedziela. Muszę zrobić kartkę dla widza i muszę zrobić jeszcze, już ruszam te moje komunijne sytuacje, już prawie pozamykane. Jeszcze mnie czeka, wiecie co zamówiłam z AliExpressu, zaraz wam pokażę. Zapauzuję i polecę po to. Zaraz wam pokażę. Tak przy okazji tego to wszystko wam pokażę, czego ja wam nie pokażę. Dobra. Co robię, to widzicie. Żadnych, wiecie, czary mary nie robię. Po prostu obcinam magnet, przyklejam sobie magnet, żeby był sztywny na tekturze. I my sobie to wkleimy do teczki. Ale teczka musi być skrapowa. Nie ma to tamto. Serio, dziewczyny, to nie są żarty, żeby sobie byle teczkę zrobicie. Teczka musi być skrapowa, teczka musi być obklejona papierem ładnie. Nie mówię, że ma być ozdobiona na, wiecie, na grubość, bo wtedy zabierzemy sobie możliwość układania w pionie, tak, jedno przy drugiej, jak w bibliotece, książki. Dobra, i mam normalnie. Okularów nie mam, a co tam? Nie widzę, że tutaj są jakieś niedociągnięcie małe. Dobra, dobra. Jedno mamy sklejone. Muszę na bok, bo przecież mam małe biurko. I teraz drugie sobie skleimy. Drugie. Nie dam kleju. Haha. Dobra, mam nadzieję, że będzie się to trzymało, że jest na samych taśmach. Ale dałam taśmy dużo, także spoko. Czasami sobie sama gratuluję, że użyłam tylko taśmy, bo czasem jest coś do odratowania, do zabrania. A jeszcze jak dałam taśmę i klej, to mogę coś przesunąć jeszcze. Nie dałam kleju, ale jestem menda. Łoj, mi się powiedziało. Dobra, moi drodzy. Dobra, moi drodzy, dobra, moi drodzy. I tak o ten sposób sobie zrobimy na. Możecie sobie zrobić teczkę tematyczną. Teczka na kółka. Teczka na kwadraty. Teczka na kwiatki. Teczka na listki. Teczka na lale. Teczka na laleczki, czy tam. Wiecie, te goriuski tam są wieloczęściowe i na przykład możecie sobie. Ktoś, kto sobie tam więcej tych goriusek kupił, ja mam tylko dwie. Czy tego, to możecie sobie taką teczkę skonstruować właśnie tylko ali tylko na goriuski. Takie maty A4 jak kupuję na Allegro 07 za chyba 2,51. I spokój. Kupiłam ostatnio, bo z Ali mi jeszcze mówiłam ostatnio na spotkaniu z Ali zakupami, że nie będę kupowała i w sumie nie kupuję, ale ile mi tego jeszcze spłynie, to tego nikt nie wie. Paznokcie jakoś mi się kurują. Widzicie, jak ja mówię do was? Raz tak, raz śmako. O kozie i o wozie. Kto nie lubi, niech idzie sobie, a kto lubi, niech słucha. Dobra. Wyrzucę ten magnes, bo on jest tu nikomu do niczego niepotrzebny. I mamy dwie takie fajne maty. Bije wam światło cholernie. Dobra. Dwie takie maty. Gdzie moja teczka? Jest moja teczka. I teraz tak. Możemy te klapki sobie tu wyciąć, bo one nam w sumie, wiecie, do niczego tak za bardzo nie będą potrzebne. Bo my sobie tu wkleimy ten dystans. Utnę sobie tego kawał i będę miała, bo widzę, że zostało mi po sezonie. O. Dobra.
Bo to w sumie możemy dać tu i wkleić na tę matę. I tu sobie możemy zrobić właśnie taki dystans, żeby nam się te wykrojniki nie dotykały. Tu o to chodzi, żeby one nam się nie dotykały. Ja sobie dla pewności chyba wkleję tu jakiś papier. To sobie wytnę. To mi jest do niczego niepotrzebne. Dobra, Magdes, przesuń się teraz. Nie twoja kolej. Będę to robić godzinę. Albo i dłużej. Nie chcę robić na timelapsie, bo krzyczycie na mnie, że nie lubicie tych filmów. Ja to jak już coś wymyślę, to... Że nie lubicie takich filmów. No to dobra, nie robię na timelapsie. Wytnę sobie tu. Nie wiem, co to wytnę. Dobra, muszę poprawić nożyczkami. Bo sobie tak brzydko dziś historyczny nóż wyciągnęłam. No chodź tu. Ładnie sobie to teraz o wytnę. O, kultura. Bo to mi tu w sumie jest niepotrzebne do niczego. Tak. Dobra. I widzicie, mamy konstrukcję za złoty 20. Troszeczkę jest większy niż A4, ale to nic. To nic, to akurat nam w niczym nie przeszkadza za bardzo. I teraz zobaczymy, gdzie jest ta moja na... Tu musimy dać na pewno przez środek. Albo kawałek tektury, albo coś, co nam też zrobi. Najlepiej by było taki półcentymetrowy kawałek tektury, żeby nam uszczelniło. Nie uszczelniło, usztywniło matuch, no. Albo też damy dystans. Tu. I czy nam to... Czy my to jeszcze na pół rozetniemy? Czy nam wystarczy? Raz. Możecie kupić sobie białą, no ja mam brązową akurat, no. Tak się złożyło. I tam mi na ten nie starczy, żeby to zdystansować, więc... Możemy sobie zrobić jeszcze tak, że możemy zwęzić jeszcze tą... A to by było bez sensu. Trochę magnesu zabierać to też by było bez sensu. Myślę, czy... Nie zwężę tego jeszcze. Czekajcie. Spróbuję, jak to mi zabroni. Cyk. I przetnę sobie to na pół. Akurat tu w tym wypadku to powiem wam, możecie wkleić tekturę. To wcale nie musi być taka... To jest miękkie, fajne, przyjemne. Możecie tekturę sobie wkleić. Ale to już jakiś tam... To naprawdę od was zależy. To już od was zależy, co wy z tym zrobicie. Dobra. I to by miała tak dystans. Fajnie, bo to wychodzi ponad magnes. To bym miała tak, moi drodzy. I to bym miała tak. Ha. Teraz, aha, zapomniałam, że to nie jest przyklejone. I teraz tak. Rowelka. Dobrze pomyślane. Ciach. Dobra. My sobie to przykleimy, tę matę. Tak, no. Piękna pogoda dzisiaj. Korzystam. Kręcę dla was. Tak
taki luźny, naprawdę luźny. Nie tutaj, bo to po tutorialu nie stało. Patrzę, ile minut już to robię. 24. Muszę się pośpieszyć, żeby was tu godzinę nie zanudzać. My sobie to przykleimy. Ja jak zwykle, tradycyjnie, na oko. Uszczeleczka. Ciach. Ściągamy tą za, o, tak. My sobie to tu wkleimy. O. Ciach. Ciach. Teraz druga strona. Gdzie jesteś? O, tu. Te uszczelki mają wyjątkowo mocne te kleje. O. Ona fajnie wystaje, ta uszczelka wystaje ponad ten magnes. Moje najnowsze dziecko, które przyjechało z Chin. Ta 07 bardzo mocno trzyma te wykrojniki. O. I powiem wam tak. Ciach. Możemy sobie tutaj te dodatkowe luki, które nam tu powstają, możemy sobie skrapowo okleić. Teraz przykleimy sobie drugą matę. Najlepiej to by było, wiecie, jak zrobić. Dałam. Tak. Przyczepić sobie. Boże, to jest magnes zapomniał. Jezuniu, jak to mocno się samo ze sobą skleja. Ciekawa jestem, taśma najlepiej. Gdzie jesteś, taśmo? Żeby taśma mi zabrała od razu z tego magnesu. Raz. Gdzie kombinatorski? Jakiś taki kombinatorski tutorial na żywca. Lecimy. Naprawdę nie rozczulajcie się, ja się teraz spieszę, ale żeby też nie trwał godzinę ten film albo dwie. W ogóle miałam w planach zupełnie coś innego. Zupełnie. Zupełnie. Ale tateczka mnie olśniła w trakcie, że wyszłoby mi to szybciej, bo równie dobrze mogłabym po prostu skrapowo. Świnka. Mogłabym skrapowo dwie te tektury okleić, zrobić taką, sama taką teczkę stworzyć z tektury, okleić papierem ładnie skrapowo i zamykać na magnes. Mogłabym tak zrobić. Ale jak widzicie, taki gotowy schemat teczki. O. Jedynie co, to na pewno muszę tu na tą klapkę przykleić tekturę. To na pewno. Dobra. Jaćka śpi. I teraz kleimy. Nie żałujemy kleju, bo ta tektura to pije. Bo ja nie używam bermaty. Ja kupuję, już kiedyś mówiłam, że kupuję na kilogramy tekturę. I ta tektura po prostu pije jak wściekła. O! No cała ja. Cała ja. Dzisiaj sobie kończyłam kartkę i tak nacisnęłam sobie to nouveau. I gdzieś w którymś momencie się tak zapchało, że tak nacisłam, uważajcie, że tak nacisłam, że całe to nouveau po prostu mi się rozprysło po biurku. Ja byłam cała w nouveau, bluzka, przepraszam, wszystko, praca na szczęście ocalała, ale łez pełne morze, że zniszczyłam sobie pracę. Nacisnąłem i cała ta skówka po prostu wszystko, o.
wyleciało. I ciekawa jestem, czy mój plan się uda. Że zamkniemy sobie teraz tu teczkę. Ładnie. I czy mój plan wypali? Dystans ładnie nam się zrobił. Naprawdę. Jest to sztywne. Trzymajcie kciuki teraz. Czy odkleję ten magnes? Czy pójdzie mi to? Uwaga. Ach, jest. Dobra. Tu klej. Dobra. I tu wszystko możemy sobie wewnątrz też okleić skrapowo. No po to mamy te resztki. Tu ładnie sobie wkleić też właśnie kawał papieru. Ozdobić. Ja wam tylko pokażę tak, jak to mniej więcej, żeby zadziałało. Tnę sobie teraz znowu tę gąbkę. Możecie tekturkę wkleić, ale ta gąbka jest taka fajna, mięciutka. Ta uszczelka. Albo kupić cieńszą uszczelkę. Taką. Albo zwężyć to i całą wkleić. To też wam. To już zostawiam wam do takiej decyzji. Główną konstrukcję wam pokazuję, że możecie sobie coś takiego sami zrobić. Nie inwestując Bóg wie jakich pieniędzy. Ja mi potrzeba matką wynalazków i ja właściwie mówię, ja potrzebuję tego na takie wykrojniki, kółka, kwadraty, jakieś trójkąty, serca, gdzie ich jest wielokrotność i z tym mam problem, dlatego zaczęłam myśleć intensywnie o tym, co z tym mam zrobić, żeby to mi działało i funkcjonowało tak, jak ja tego potrzebuję. No, nie tak, Elżbietko. O. Żeby to działało na moją korzyść. To nam daje ładny dystans. Możemy sobie tu później jakiś ładny sznureczek do ozdoby wkleić. Naprawdę to już zostawiam wam. Ale jeszcze wam podpowiem, tylko jak już to skończę, to podpowiem wam jeszcze, jak możecie, żeby to później stawiać do pionu. Tak o. To jak możecie to... oznaczyć, żebyście wiedzieli. No hop, dobra. Jeszcze się czepia, bo są wykrojniki. Ale jak przyjdą wykrojniki, to się tak czepiać samych siebie nie będzie. Aha, obrócę to już brzydko. Możecie sobie to ozdobić ładnie. Już to chyba mówiłam. Takie teczki mówię, kupicie za złote 20, złote 50 w papierniczym. Nic, czego po prostu każda z was nie może sobie kupić bez jakiegoś zamawiania specjalnego gdzieś tam w sklepie. Możecie to sobie stworzyć sami. Jedynie co, to wam jest ta potrzebna ta mata. Zaraz sobie wykrojniki jeszcze wsadzimy. To już jest takie fajne, konkretnie ciężkie. Ja mam właśnie z takimi wykrojnikami problem ogromny. Może mogę sobie to postawić jako książkę i oznaczyć sobie. Były jeszcze mniejsze, widzieliście? Nie było. Dobra. Co tu jeszcze mam? Proszę bardzo. Nie uciekaj, bo cię widzę. Mam z tym kłopot właśnie. Ile już do was marudzę, matko jedyna. Chodź tu. O. Nie układam jakoś tak specjalnie, żebyście wiecie. Tu mam. Chodź tu, koleżko z szafy. Bo tu będą właśnie kółka i kwadraty. Żartuję.
ten można poukładać i w sumie za 6 zł macie niezłą tekę na wykrojniki. O, zobaczcie, ładnie. W momencie, kiedy są wykrojniki, to jednak musi być usztywnione. Tu musi być, jednak musi być usztywnione, żeby to ładnie pracowało. Jeszcze się jest? Muszą być wykrojniki, żeby to jeszcze albo bardziej zdystansowane, żeby jeden na drugiego... Nie, to musi być bardziej zdystansowane. Muszę to opracować jeszcze. Myślę, że jak tu jeszcze się pokażą wykrojniki, to się przestanie tak sklejać razem. Jaczka, muszę cię trątnąć. Wyobraź sobie? Macie kwadraty, prostokąty, sobie wszystkie, jeden spadł na ziemię, muszę pamiętać. Możecie sobie wszystkie razem. A żeby oznaczyć, już nie będę przedłużać waszej męki, żeby oznaczyć, to tu sobie wkleić tekturę i ten magnes, żeby to postawić, to sobie tu, czekajcie, o, ładnie, tu zrobicie sobie dziureczkę i albo na sznureczku, albo na jakimś kawałku łańcuszka, patrzcie, jeszcze się ten, jeszcze tak lekko chyta, albo kawałku łańcuszka, albo na sznureczku, wytnijcie najmniejsze elementy z tego i powieście na tym łańcuszku, żeby jako dędadło możecie tam wstążkę, jakąś zawieszkę, coś takiego zrobić. Ja tu jednak, dziewczyny i chłopaki, zrobię sobie dodatkowy pasek z tektury, żeby jeszcze bardziej dystansować. Albo coś jeszcze innego wymyślę. Wiem co. Mam taką bardzo grubą taśmę białą. Znowu was przekrzywia. I ja sobie tę taśmę białą tu właśnie tak wkleję na dystans. Ale w każdym bądź razie i wkładacie sobie między książki dędadło, żebyście wiedzieli, jakiego rodzaju kształty są w tej teczce. Zrobicie sobie dziurkę, sznureczek, przewiążecie i macie, czy w jakiś inny sposób możecie też sobie oznakować, ja wam tylko podpowiadam. Tu muszę to wyciąć, ten luz, żeby tu było, albo jeszcze lepiej właśnie, że chyba wytnę ten luz i jednak tą gąbkę dam na ten, ale w każdym razie całą konstrukcję wam pokazuję, zwykła, najzwyklejsza 37 minut. Bez skracania, bez cięcia, bez niczego. Główny pomysł. Naprawdę nie czarujmy się. Ja to zrobiłam po łebkach, żeby wam tylko zadać główny pomysł. Zresztą ja bardzo lubię dawać wam takie główne pomysły. Nie stricte wiecie, że wam jakby wyłożę na tacę, że zróbcie to od A do Z, tak, śmak, owak. Ja wam daję jakby ten główny zarys, główną konstrukcję, ja też brzydka tateczka, główny zarys, główną konstrukcję. Przy następnym spotkaniu na pewno pokażę wam już wykończoną tą teczkę. Wykończoną, zrobioną, skrapowo. A co? I ja wam pokażę, jak to rozwiązałam, jeżeli ktoś z was sobie taką teczkę wykona, zrobi zdjęcia, hashtag Magic Place. Możecie albo prosto do mnie na fanpage'a i w wiadomościach dawajcie mi zdjęcia, jak wy te teczki sobie zrobiliście, jak to rozwiązaliście. I zobaczymy, może ktoś ma jeszcze lepszy pomysł, jak pozabezpieczać, wtedy pójdziemy w tę drogę. W każdym razie tak to wygląda, moi drodzy. I na tym kończę, przerabiam ten film. Wkładam wam słowo na niedzielę. Znowu słowo na niedzielę. Ostatnio też było słowo na niedzielę. Dzisiaj jest piękna pogoda. Dobre, moi drodzy. Teczka na wykrojniki. Możecie też zrobić sobie konstrukcję sami z tektury i zamykane. Mówię, tu jeszcze przyjdzie taki magnesik, że będzie tak pyk na magnes zamykany. Możecie to zrobić na rzepy. Możecie to zrobić tasiemkę, wstążkę, gumkę, co tam sobie
upatrzycie, umyślicie. W każdym razie nie musicie iść i wydawać ciężkich pieniędzy na to, żeby przechowywać nawet w miarę jakoś tak przyzwoicie te wykrojniki. Tak to wygląda. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.